Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim czytaniu anielskim. Karty anielskie na ten tydzień od 21 do 27 lutego, od poniedziałku do niedzieli. Zobaczmy, jaką kartę dzisiaj wyciągnęłam dla Was. Jaką radę, poradę aniołów i archaniołów. Kochani, witam oczywiście Was w ten poniedziałek. Mam nadzieję, że tydzień zaczął Wam się dobrze. Cieszę się, że jesteście. I proszę Was o komentarze i lajki. Oczywiście wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byś dostawał moje wróżby kolektywne od YouTube'a, powiadomienia o tych codziennych premierkach z wróżbami. Kochani Państwo, zapraszam również na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Zobaczmy, co dzisiaj przemówią do nas anioły. Piękny anioł. Anioł, który jest w kolorach tęczy, który promieniuje. Być może jest tutaj bardzo, bardzo jakiś taki specjalny, silny. Bardzo silna postać tego anioła, od którego promieniuje wewnętrzne światło, wewnętrzna siła. Karta nazywa się asertywność. Czyli w tym tygodniu najważniejsza jest asertywność. Czyli suwerenność i powiedzenie nie, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne. Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Czyli nie mówcie nie tylko po prostu, ponieważ chcecie się przypodobać. Uważajcie, by się tym nie przeciążyć, by nie wziąć za dużo na siebie zadań, obowiązków, mówiąc każdemu tak, przyrzekając każdemu, tylko po to, by się spodobać. Jeśli czujecie, że jest Wasza granica, że jesteście zmęczone, zmęczeni i nie podołacie zadaniu, powiedzcie nie, nie dam rady. Asertywność. Zobaczmy, co pisze dr Virtue w swojej książeczce dla tej karty. Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Jednym z powodów, dla których wróżki są takie szczęśliwe, jest to, że są asertywne wobec siebie nawzajem. Cecha ta nie ma nic wspólnego z agresją, która odmawia praw innym. W przeciwieństwie do człowieka agresywnego, człowiek asertywny szanuje prawa każdego, w tym także swoje własne. Współpraca z asertywnymi osobami jest łatwa, ponieważ zawsze wiesz, na czym stoisz. Twoja obecna sytuacja wymaga od ciebie asertywności. Wypowiadaj swoją prawdę z miłością i pozbądź się niezdrowych, utartych schematów komunikacji z innymi. Dodatkowe znaczenie tej karty. Przeczytaj książkę lub weź udział w warsztatach związanych z asertywnością. Nie rób niczego z poczucia winy lub obowiązku. Bądź wzorem dla innych, ćwicząc tę cechę. Odmów tej prośbie. Bądź wierny sobie i swoim wartościom. Także kochani, bądźcie przede wszystkim
wierni sobie. Jeśli czujecie jakieś swoje granice, powiedzcie po prostu nie. Jeśli ktoś wam daje ciągle to nowe, dodatkowe zadania. Lub powiedzcie nie, jeśli uważacie, że jakieś zachowania są niezgodne z waszymi wewnętrznymi kodeksami zachowań, wartościami. Zobaczmy teraz anielskie klucze. Co powiedzą anielskie klucze dodatkowo? Jak poradzić sobie z problemami? Jak otworzyć następne drzwi, by rozwiązać być może jakieś problemy, które są związane być może też z asertywnością? Być może nie jesteście w pełni asertywni. I ludzie to być może wykorzystują, żerują na tym. Zastanówcie się nad tym, dlaczego wypadła mi dzisiaj właśnie ta karta. Pierwszy klucz anielski to znajdź swoje miejsce w życiu. Czyli znajdź swoje suwerenne miejsce w życiu, gdzie czujesz się bezpiecznie. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Jesteś dzieckiem szczęścia i zasługujesz na szczęście. Czyli myśl pozytywnie, nie wmawiaj sobie cały czas tej negatywności, pecha. Czyń cuda w swoim życiu. Czyli czyń cuda, coś niesłychanego, niezapomnianego. Coś, co jest oryginalne lub przyniesie ci po prostu szczęście. To wszystkie wskazówki od aniołów na dzisiaj, na ten tydzień. Dziękuję wam serdecznie i bądźcie asertywni. Mówcie nie, jeśli to czujecie. I mówcie tak wtedy, kiedy naprawdę jest to w zgodzie z waszymi wartościami, kodeksem zachowań, priorytetami. Pięknego tygodnia. Do usłyszenia. Już wkrótce.